Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin. Już za kilka dni obszerny test Cougara 450K. Jednak firma ta deklaruje, że klawiatura ma funkcję flash proof, czyli jest wodoodporna, odporna na zachrapania. Sprawdźmy to dzisiaj w szybkim teście, a cała recenzja już niedługo. A teraz sprawdzimy funkcję splash proof, czyli odporność na zachrapanie. No cóż, jeśli test się nie uda, to będzie szkoda fajnej klawiatury. W każdym razie myślę, że będzie dobrze. Muszę uważać, żeby sobie tutaj innych rzeczy nie pozalewać. Uwaga, lejemy. Ok, woda wycieka. Sobie tutaj przygotuję papier, bo nie chcę sobie zalać połowy studia. Ok, jest papier. I zobaczcie, wam pokażę co ciekawego. Ta woda się tutaj fajnie rozlała, zobaczcie. O, tutaj jest, ja może jeszcze troszkę wyleję tej wody. Będziecie widzieć dokładnie, jak to się tutaj w ogóle dzieje. Dobra. I powolutku, żebyście widzieli. Wlewam. I ona tu sobie wylatuje. Świetne. Dobra, pół butelki może nie przyjęła, ale zobaczcie, jakąś 1/4 butli wylałem i to wszystko jeszcze stoi w tej klawiaturze. Aż teraz się boję to po prostu przechylić, bo będę miał trochę sprzątania. W każdym razie, no co, klawiatura działa. Wszystko jak najbardziej ok. Czyli test przetrwała. Jest faktycznie w pełni wodoodporna. Nawet nie splash proof, a bym powiedział waterproof. Więc naprawdę duży plus, a teraz już czuję, że tam wszystko z niej wycieka, więc dobra. I na papierek, ciach. O jest. Może mi ten papier nie starczyć. Jeden, dobra, zobaczcie. O, jeszcze wycieka. Wytrząsam. Ja sobie musi po prostu wyschnąć. W każdym razie woda w klawiaturze Cougar 450K jest niestraszna. Więc jeśli macie tendencję do rozlewania herbaty, wody, coli na klawiaturę, weźcie sobie takiego Cougara. Naprawdę fajne.